Witajcie, kochani! Dzisiaj będziemy robić pisankę. Tak, taką dużą pisankę ozdobimy sobie moim ulubionym materiałem, czyli wstążkami. Asia Siowo. Od razu bierzemy się do pracy, bo nie ma co przedłużać. Najpierw owiniemy sobie jajo. Ja owinę sobie wstążką 12 mm. Możecie szóstką, ale zejdzie Wam długo, 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 długo. Przyklejam sobie tutaj jeden koniec na czubeczku. Jeśli nie macie kleju na gorąco, to możecie użyć wikolu albo po prostu zwykłej szpileczki. Wbijamy szpilkę i też się będzie trzymać. No ale ja idę na łatwiznę. Biorę klej na gorąco i teraz uwaga, co robimy? Przeciągamy na dół tą wstążkę i tutaj na dole też zabezpieczamy, bo najgorsze, co może być, to rozwijająca się wstążka. Jak już macie pół jaja zrobione i nagle bam, wstążka się rozwinie. No ale dobra, idziemy z powrotem tutaj do góry i tutaj na górze już tą wstążkę lekko krzyżujemy. Zobaczcie. Ona nie idzie już tak, jak szła ta pierwsza, tylko ją lekko krzyżujemy. I uwaga, tutaj na dole też ją krzyżujemy. I znowu przeciągamy, przeciągamy, przeciągamy. Widzicie, jedna zachodzi na drugą. I znowu na górze ją krzyżujemy. I znowu schodzimy na dół i tutaj ją znowu krzyżujemy. Dzięki temu łapiemy kolejne obszary. I ciach, ciach, ciach. Widzicie, przy takim dużym jajku, to tutaj sobie zabezpieczajcie co jakiś czas malutką taką kropeczką, bo te pasy są długie i mogą Wam się gdzieś zacząć zsuwać. A tego byśmy nie chcieli. Tutaj też, jak widzicie, tak dość szczelnie owijam i staram się trzymać tą wstążkę, żeby mi nie gdzieś się nie ześlizgnęła, nie uciekła, bo naprawdę nie lubię tego. I wiadomo, że dodatkowa praca. No teraz uwaga, taki tip. Możecie sobie zrobić w kilku kolorach. Zobaczcie, tutaj już mam taki wąski pas zrobiony. Gdybym chciała drugi kolor teraz, to po prostu sobie wymieniam tą wstążkę, odcinam, przyklejam tutaj inny kolor i jadę sobie innym kolorem. U mnie się dzisiaj pogoda popsuła i mi się to strasznie nie podoba. O, widzicie? Dobrze, że przetrzymałam tutaj palcem, bo zaraz by mi się rozwinęło. Ja jeszcze znowu podkleję klejem. Wiem, później wychodzą tutaj takie może górki, ale nimi się nie martwcie. One jakoś tak bardzo widoczne później nie są. I w taki sposób owijamy całe jajucho. Więc po prostu owinę i zaraz do Was wracam. No i uwaga, uwaga, doszłam już tutaj do końca, całe jajo owinięte. Więc teraz sobie tutaj zabezpieczam klejem. No i tutaj odcinam. Zapalniczką tutaj tą końcówkę opalam. I teraz ja przy owijaniu takich jajek, jak mam tutaj takie, zobaczcie, jakieś takie góreczki, to sobie też delikatnie opalam. I wtedy ta wstążka mi tak ładnie przylega do jajka. Tylko delikatnie, żeby jej, wiecie, nie przypalić, żeby też jajka jakoś nie zniszczyć. Bo to jednak styropian. Delikatnie, delikatnie. I ona sama się tak jakby przyklejała do tego jajka. Teraz zabieramy się za kwiaty. Kwiaty oczywiście będą ze wstążki. Może zacznę od liści. Ja mam tutaj dwa odcienie zieleni. Dwóch użyję. Odcinam sobie kawałek o długości 7 cm, aczkolwiek może być dłuższy albo krótszy.
7 cm. I teraz składam go na pół. Tak. Odcinam tutaj ten czubek po skosie i opalam. Zaciskam. Połączyło mi się. Zobaczcie, jest czubek. Teraz składam. Z jednej strony przetrzymuję, z drugiej strony przetrzymuję. Dół opalam i zaciskam. I mamy listek. Tak samo robimy jeden rodzaj płatków. U mnie to będą te jaśniejsze płatki. Z tym, że tutaj robimy ten paseczek krótszy. Jak tam było 7 cm, to tutaj zrobię 6. Albo nawet 5,5. I sposób wykonania taki sam, czyli składam, odcinam górę, opalam i teraz składam te boki do środka, ciach, ciach, dół opalam i mam płatek. To jest jeden rodzaj. Teraz jeszcze drugi z tej ciemniejszej wstążki i tutaj potrzebuję pasek długości 7 cm. Tutaj liście i te płatki są ze wstążki 25. Składam ten paseczek tak na dół z jednej strony. Znowu składam. Tu jest ważne, żeby się tutaj te końce pokryły. Robi mi się taki domek. Odwracam sobie i już na tej błyszczącej stronie zaginam z jednej strony, zaginam z drugiej, opalam i zaciskam. I płatek gotowy. Z tego zrobimy sobie od razu kwiatek. Potrzebuję 5 tych płatków i po prostu je sklejam. Nakładam troszkę kleju. Dodaję drugi płatek. I znowu trochę kleju. I trzeci płatek. Potrzebujemy 5. Trzeci płatek. Teraz czwarty. Oczywiście możecie zrobić mniejsze te kwiatki, tylko wtedy musicie użyć wstążki 12. To już jest taka dość precyzyjna wtedy praca. No ale będą mniejsze. I piąty. I teraz łączę pierwszy z piątym. Ciach. Mam kwiatuszek. Teraz tutaj tylko maskuję ten środek. Ja mam takie kamyczki. Kamienie szlachetne. Ho, szlachetne. Powiedzmy. Biorę sobie taki jakiś większy kamyk i go tutaj na środku przyklejam. Możecie przykleić cyrkonie, możecie przykleić jakiś koraliczek, czy nawet kawałek filcu okrągłego, czy kawałek pianki okrągłej. Po prostu coś, czym zamaskujecie tutaj środek. I proszę bardzo, kwiatek gotowy. No teraz zrobimy sobie podstawę. Biorę sobie, zobaczcie, tu miałam kawałek po prostu jakiejś tekturki. Można użyć też rolki po papierze toaletowym, będzie też szybciej nawet. Jeśli nie macie rolki, to po prostu paseczek sobie wycinamy. I z tego paseczka sobie sklejamy takie koluszko. Sklejamy koluszko. Ciach. Teraz je sobie owijamy zieloną wstążką, żeby po prostu zamaskować. Też nie musi to być jakieś super precyzyjnie zrobione, bo tak naprawdę tego kółka nie będzie jakoś widać nawet. No ale już, żeby się gdzieś tam przypadkiem nie okazało, że gdzieś wystaje jakiś biały kawałek papieru, no to weźmy sobie to, owińmy.
Tu możecie też owinąć bułą, bo tak jak mówię, to jest tylko zamaskowanie, a tutaj zaraz pojawią się liście, więc jakoś bardzo tego widać nie będzie. I tutaj zaklejam. O! No i mam taką obrączkę. Do tego stojaczka teraz przyklejam liście. Zobaczcie, ile ja ich sobie tutaj narobiłam. Przyklejam sobie po prostu liście. Wiadomo, te liście będą troszeczkę odstawać, powodować, że to kółko na razie ono mi nie będzie stało tak, jakbym chciała, ale później pod wpływem obciążenia tym jajem ono będzie sobie normalnie stało. Tak naprawdę już samo później składanie całości to jest kilka minut. Najdłużej schodzi, jak wiadomo, zrobieniem płatków. Ale to też, powiem Wam, tragedii nie ma, bo to nie są jakieś mega precyzyjne kwiatki i też nie trzeba ich, kto wie, jak dużo. I zobaczcie, pierwszą warstwę mam. Jak widzicie, no, sobie na razie skaczę. Up. Up. Zabawa. Nie, ale powiem Wam, że fajna zabawka dla dzieci do przedszkola. Tak? I sobie skaczę. Robimy tak? I sobie skaczę. Ha, zabawa. Dobra, teraz robimy drugą warstwę. Ja sobie zrobię ją z tych jaśniejszych. No i staram się ją zrobić ciut wyżej, żeby było widać tą pierwszą warstwę oczywiście. Przyklejam sobie tutaj teraz do środka te wszystkie wystające elementy, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. I teraz robię jeszcze jedną warstwę, tylko teraz już przyklejam ją tutaj tak jakby w środku. I nie martwcie się, że to na razie tak Wam odstaje, bo później to obciążymy jajkiem. Także teraz kleimy w środku. Ciach. 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 A że jeszcze mi zostało listków, to przykleję sobie jeszcze jedną warstwę. A co? Już może nie tak bardzo ściśle, ale jeszcze gdzieniegdzie podokleję. O! Teraz zabieramy się za jajko. Ja sobie zrobię teraz tak. Jednego kwiatuszka tu, z tych takich długich płatków. Nie sklejałam go wcześniej, robię go po prostu już na jajku. Drugi płatek. Trzeci. Tu potrzebujemy 6 płatków. Czwarty. Piąty. I 6. Jest? Jest. I teraz przyklejamy ten nasz gotowy kwiatuszek. Ciach. Zobaczcie. Ładnie, co? Podoba mi się. No i teraz sobie robię tutaj gdzieś drugi taki kwiat, może niżej. I słuchajcie, teraz między te kwiaty, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Między te kwiaty dam sobie jeszcze troszkę zielonego koloru. Po prostu przyklejam kilka tych listków. Nie za dużo, tak żeby po prostu zaakcentować jeszcze. One są fajne, bo są takie strzeliste i wiecie, to tak nadaje uroku. Dobra, no i teraz zobaczcie. Fajne, co? I tak naprawdę to jeszcze no jeden gdzieś tu i jeden tu bym dała. I już mam całe jajo gotowe, nie? Ale to już nie będę was zatrzymywać dłużej. Teraz robimy sobie oczywiście, robimy sobie tą całą podstawkę. I wiecie co, tak doszłam do wniosku, że to będzie mało stabilne, jak to będzie samo to. Więc biorę sobie znowu tekturkę. Wycinam sobie taki niewielki kwadrat, żeby mi się po prostu to kółeczko zmieściło. I przyklejam to kółeczko. Proszę bardzo. I
bo tak sobie myślę, że to będzie mało stabilne, bo jednak to jajko nie jest aż takie ciężkie, mimo tego, że trochę wstążki na nim jest. Przytrzymuję, żeby się połączyło. Tutaj jeszcze lekko ścinam te rzegi. O! No i teraz już to lepiej leży. Teraz przyklejamy jajko. Pokrywamy tutaj dość mocno klejem. Przyklejamy. Dociskamy mocno. I stoi, proszę Państwa, stoi. Ja bym jeszcze tutaj dodała jeden element, tylko muszę po niego zanurkować. A mianowicie dodałabym tu jeszcze na górze wstążeczkę. Taką mam fajną, zieloną. Już z niej zrobię sobie kokardkę taką. Niedużą. O, może taką. Taki akcent po prostu tutaj na górze, żeby to w ogóle taka łysa nie była. Tu też możecie przykleić albo przypiąć szpilką. Może ja nawet szpilką przypnę, już nie będę klejem tutaj papać na górze. Chodź szpileczko. Przypinamy szpilką. Czyli szpilka przejdzie przez tyle warstw. Przeszła. Udało się. No i proszę Państwa, jajo gotowe. Jak Wam się podoba? Zobaczcie. Ta-dam. No, ja niezmiennie jestem zakochana we wszystkim, co tasiemkowe, wstążkowe i po prostu... Patrzcie, jak to się pięknie mieni. No zobaczcie. Cudo. Sam raz na świąteczny stół. Po prostu kładziecie sobie na środek i się wszyscy goście zachwycają. A wy wtedy z taką dumą w głosie mówicie: ja to zrobiłam. Piszcie, czy może robiliście już takie. Ja gdzieś kiedyś podobne robiłam, ale stwierdziłam, że czas zrobić jeszcze jedno. W trochę innej stylizacji. Także moje jajo wystylizowane na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny film i do zobaczenia. Pa!